Zanim skrytykujesz to, o czym chcę powiedzieć w tym filmie za chwilę, to zastanów się dwa razy. Mianowicie chodzi mi o tutaj pewną rzecz, według oczywiście mojej opinii skromnej. Jest to taka rzecz, którą ja bym nazwał czynnikiem ludzkim. I należy pamiętać o pewnym istotnym fakcie, że w obliczu tych wydarzeń, które się teraz odbywają na Ukrainie, w obliczu tego konfliktu, wiadomo, no, cała uwaga teraz wszystkich praktycznie jest zwrócona na to, co się tam dzieje. Internet, media są zalane różnymi informacjami, co zostało zdobyte, kto zginął i tak dalej, jak ta sytuacja cała w ogóle wygląda, jak się zmienia i co nadejdzie i co nas czeka i czy dojdzie do wybuchu III wojny światowej, jakie są zamiary Putina i co NATO ma dla Ukrainy, czy zainterweniują ci, czy zainterweniują tamci, prawda, no wiadomo, totalny młyn, totalny natłok informacji. No i w tym wszystkim może nam umknąć pewna rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę i możecie sobie myśleć, co chcecie o tym, co zaraz powiem, ale proszę was, zastanówcie się dwa razy nad tym. Pamiętajcie, że w tych wszystkich konfliktach, które są gdzieś tam wygenerowane przez jakieś jednostki, biorą udział ludzie. Pewni ludzie, którzy biorą w nich udział, są po prostu świadomi tego, co robią. Jedni wykonują rozkazy, drudzy te rozkazy wydają. Trzeci też jeszcze jakiś mają swój udział w tym, co się dzieje. No i niestety na dzień dzisiejszy wyszło tak, że ci, co pewne rozkazy otrzymali, zaczęli je wykonywać, no i przez to cierpią inni. Jest dużo, dużo niepotrzebnych zgonów, strachu, paniki, krzywdy. Jest to naprawdę bardzo, bardzo niepotrzebne, no ale stało się tak, jak się stało, dzieje się to, co się dzieje. Wiadomo, kto jest za to odpowiedzialny. No i właśnie, czy za to są odpowiedzialni wszyscy obywatele rosyjscy? Czy za to jest odpowiedzialna grupa ludzi z pewnym szczególnym osobnikiem na czele, czyli Putinem? Czy za to są odpowiedzialni Rosjanie, którzy tak naprawdę nie mają z tym nic wspólnego, a przez to, że akurat mają takie obywatelstwo, jakie mają, są niestety uznawani za wrogów w tej chwili już chyba wszystkich. Teraz cały świat obrócił się przeciwko Rosji. Ja rozumiem, dlaczego się tak dzieje, ze względu oczywiście na te wydarzenia, ze względu na ich dynamikę, ale ja mam taką tylko uwagę do tego wszystkiego, że nie powinniśmy popełniać takiego podstawowego błędu w rozumowaniu, czyli nie winimy wszystkich tylko przez ich przynależność, w tym wypadku do danej nacji. Nie wiem, czy widzieliście ten filmik. Oczywiście tych filmów jest mnóstwo. Ja sobie gdzieś tutaj taki jeden wpadł mi, że tak powiem, w oko. Taka refleksja mnie naszła, bo też oczywiście całkowicie nie popieram działań wojsk rosyjskich. Nie popieram tego, że dzieje się krzywda. To jest jasne. To jest, nawet nie ma tutaj dyskusji. Aczkolwiek w tym, że tego nie popieram, jest jeszcze taka odrobina zdrowego rozsądku. Mianowicie ta wina przez przynależność, która wręcz wylewa się teraz szczególnie, jest to dla mnie no po prostu niezrozumiałe i nie powinno mieć miejsca, bo to, że, powiem to jeszcze raz, to, że jeden człowiek, czy tam grupa tych ludzi wydała takie, a nie inne rozkazy i armia te rozkazy wykonała i stała się tragedia, stała się krzywda i ona się dzieje i jest młyn, to nie znaczy, że wszyscy są temu winni. Wszyscy, którzy mają w paszporcie rosyjskie obywatelstwo, nie? Jest to, uważam, cholernie niesprawiedliwe. Obejrzyjmy sobie ten filmik i pomyślcie troszeczkę, czy zgadzacie się na taki tok myślenia? Czy dla was ta wina przez przynależność w jakiś sposób funkcjonuje w rozumowaniu chyba teraz większości ludzi na świecie? Jest słuszna, bo ja uważam, że nie. Że nawet jeżeli dochodzi do takich wydarzeń, do takich dynamicznych akcji, które się rozgrywają na terenie Ukrainy. Czy to jest pretekst do tego, żeby traktować wszystkich źle? Wszystkich, którzy są Rosjanami. Powiedziałem wam na początku, jest tu pewien czynnik ludzki, czyli tu nadal w tym całym konflikcie cierpią ludzie, którzy nie mają z tym nic wspólnego. Ale mimo wszystko
świat teraz na to nie patrzy, że są ludzie, którzy nie są odpowiedzialni za to, co się dzieje, za to, że cierpią inni. Są ludzie, którzy tak naprawdę nie mają z tym nic wspólnego, ale mimo wszystko przez to, że przynależą do danej nacji, ponoszą konsekwencje działań, które tak naprawdę nie dzieją się z ich powodu. Mamy taki tytuł: załoga statku z Gruzji odmówiła Rosjanom tankowania. Posłuchajmy sobie i zobaczmy, jak to wyglądało. Rozmowa kapitana statku gruzińskiego zapewne z kapitanem czy z członkiem właśnie załogi innego statku rosyjskiego. Jasne, ekipaż Rosji, tak? Ребята, nie odkazywam się od bunkerówki, nie odkazywam się snabżać wasz paraport. Odmawiają zatankowania statku, a powodem oczywiście tego jest to, że statek należy do Rosji. Jego załoga jest po prostu, to są Rosjanie. No i tutaj już grubo gruziński kapitan po prostu każe Rosjanom wypierdalać. No i teraz tutaj druga osoba się dołącza i mówi, że okupanci, tak? Teraz jest prośba od tego Rosjanina z tego statku. Panowie, spróbujmy bez polityki. Paliwo nam się kończy. Ale niestety... się kończy, możecie użyć wioseł. Taka odpowiedź pada, no i odmówiono im po prostu tankowania. Wypierdalać bohaterom sława. No i teraz zastanówmy się, czy według was to jest uczciwe podejście? Pamiętajcie, to są ludzie, którzy wypłynęli w morze, którzy wykonują jakąś pracę, są marynarzami. Czy ci ludzie są odpowiedzialni za to, że Putin i jego armia atakuje w tej chwili Ukrainę? Czy tylko cierpią przez to, że po prostu są Rosjanami? No oczywiście, że cierpią przez to, że są Rosjanami, no i nie będą mogli zatankować i będą mieli wielki problem. Tutaj w sekcji komentarzy wszyscy jak najbardziej popierają takie postępowanie gruzińskiego kapitana. Czytamy tutaj: twoja postawa to głos całego świata oburzonego i wstrząśniętego zbrodniczą agresją na suwerenne państwo. Dlaczego ktoś wciąga wszystkich Rosjan w to, co zrobił Putin i jego armia? Dlaczego każdy, kto teraz będzie się posługiwał rosyjskim paszportem, to wróg całego świata? Dlaczego? Wyobraźcie sobie taką sytuację teraz. Ja na przykład mieszkam w Szkocji, jak dobrze wiecie, oglądacie ten kanał, to wiecie. Mieszkam tu już kilka ładnych lat, ale moje obywatelstwo jest oczywiście polskie, jestem Polakiem. I wyobraźcie sobie teraz, że ja sobie tutaj mieszkam, pracuję, płacę podatki, żyję swoim życiem. Ale niestety w Polsce coś się dzieje. Polska armia na polecenie prezydenta Dudy napada na Czechy, załóżmy. Ja nie mam z tym nic wspólnego, absolutnie nic. Ale w tym momencie, kiedy to się dzieje, na przykład Szkoci, którzy mnie tutaj otaczają, no bo żyję tutaj, zaczynają mnie szkalować, zaczynają podchodzić do mnie podobnie, tak jak ci Gruzi do tych rosyjskich marynarzy. I powiedzcie teraz, czy to jest uczciwe? Powiedzcie, co ja takiego zrobiłem tym Czechom, skoro to nie ja, tylko grupa jakichś żołnierzy wykonujących polecenia prezydenta Polski napadłaby na przykład na Czechy. Hipotetyczna sytuacja, prawda? Po prostu analogiczna do tego, co się dzieje. Czy ja jestem temu winien? Czy po prostu jest tu popełniony taki straszny błąd w rozumowaniu, błąd logiczny, jak wina przez przynależność? Dlaczego nie rozliczamy ludzi, którzy są odpowiedzialni za dane wydarzenia, za dane działania, a podciągamy pod to wszystkich, nie? Teraz, żebyśmy się źle nie zrozumieli, jeszcze raz powtórzę, ja nie bronię absolutnie tych działań, nawet chyba nie wiem, czy ktoś by tak mógł pomyśleć, tego, co robi Putin i tego, co robią wojska rosyjskie na Ukrainie i ta niepotrzebna śmierć, która tam się dzieje i tak dalej. Absolutnie jestem przeciwny temu, ale też jestem przeciwny czemuś takiemu, jak właśnie to, co tutaj obejrzeliśmy. Taka sytuacja, kiedy niewinni ludzie muszą za te polityczne rozgrywki jakiegoś psychopaty cierpieć,
przez to, że inni nie rozumieją tak naprawdę. Nie rozumieją działania przede wszystkim swojego umysłu, nie rozumieją, o co chodzi. No i popełniają ten straszny błąd, czyli podciągają do odpowiedzialności, winią za coś niewinnych, prawda? To jest moim zdaniem bardzo nie w porządku i chciałem na to zwrócić uwagę, bo w tym całym młynie, który teraz się dzieje, nikt na to nie patrzy z tej strony. Każdy teraz po prostu krzyczy precz z Rosją, każdy patrzy tak samo, każdy robi to, co robią inni, czyli po prostu przeciwstawia się Rosji, nie, tak naprawdę. I cierpią na tym obywatele tego kraju, którzy w żadnym stopniu nie są winni tego. Są tylko winni, według oczywiście tego błędnego rozumowania, są tylko winni dlatego, że są Rosjanami, nie? Co pokazuje doskonale ten przykład z tym statkiem tutaj. No i komentarze też oczywiście popierają to. Brawo chłopaki, jesteście wielcy. Dobre słowa, użyjcie wiosła, wielki szacunek dla Gruzji. Tylko dlaczego na tej krzywdzie mają cierpieć niewinni? Tak samo jak Ukraińcy, którzy są niewinni, cierpią na tym, że psychopata postanowił napaść na ich kraj. Tak samo marynarze, którzy wykonują swoją pracę gdzieś tam na morzu, muszą cierpieć za to, że po prostu panuje ogólna nienawiść do Rosji jako narodu. No nie wiem, ja uważam, że to jest cholernie niesprawiedliwe. Według mojego punktu widzenia jest to po prostu strasznie, strasznie niewłaściwy tok rozumowania. Ale ja to tak widzę. Wy to możecie widzieć inaczej i możecie się z tym nie zgodzić, co ja tutaj powiedziałem, ale zastanówcie się dwa razy, czy według was i waszego toku myślenia właściwym jest winienie kogoś tylko przez, że akurat w paszporcie ma taką, a nie inną narodowość.